Panie marszałku, szanowni socjaliści wierzący i niewierzący. Nas interesuje praca, socjaliści wierzący i niewierzący. Nas interesuje praca i koszty tej pracy, czyli właściwy system demograficzny. My chcielibyśmy go wspierać. Kukiz ma po raz kolejny najlepszy tak naprawdę program, ponieważ my nie chcemy dawać 500, tylko pewnie 600 i 700 zł. Dajcie ludziom pracę, czyli obniżajmy te koszty pracy. Gdzie jest największa dzietność? W Jemenie, w Bangladeszu, we Francji, no ale z powodów, których państwo nie przewidzieliście w tym projekcie, bo za chwilę być może z tego powodu nam też wzrośnie dzietność, czyli z powodów emigrantów. Jak PSL wspierało swoje politykę rodzinną? No wiadomo, w agencjach, pan Piechociński to powiedział chyba w tym tygodniu, krwawe dożynki chyba to nazwał, tak? Czyli ich ludzie zostali zarżnięci. Jak Platforma to robiła? Mógłbym tu dużo mówić, 8 lat to robiliście, naprawdę długo. Dlaczego? Jak to robi PiS? Socjalistycznie, szanowni państwo, ale dobrze, że zauważyli kierunek. I pytanie, ile będzie ten program nas kosztował, ilu urzędników i ilu, jakie koszty? Bardzo dziękuję, pani minister. Przepraszam za przekroczenie czasu.